Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami szósty odcinek naszej przygody z grą Ratchet & Clank Rift Apart. No i znalazłem tą kulkę. Jak ją teraz mogę wziąć? A, w ten sposób, okej, czyli to jest lula. Lule, znajdujesz tajemniczą lulę. Te niezwykłe artefakty zawierają nagrania głosowe z odległej przeszłości. Warto je zbierać i na Savali znajdziesz kogoś, kto sowicie cię za nie wynagrodzi. Dobra, nagranie pierwsze, zobaczmy. Coś dziwnego zdarzyło się dziś rano. Przyszedł Kaden. Podobno moja praca nad mapą Savali spodobała się Radzie na tyle, że mam ją kontynuować. Stworzyć mapy wszystkich wymiarów, jakie istnieją. Tak, to może być niemożliwe. No dobra. Okej, czyli tak, możemy ruszać dalej. Dobra, kolejna świątynia. 500 metrów stąd, tak więc w tamtą stronę się udamy. No to jazda. Więc a, coś tutaj się dzieje. To długa historia. Miałam szczęście, że... Aha, tu mamy rarytarium. Dobra, to zaraz to ogarniemy. Mniejsza. Hej, i co z tego? Sam zwykle jestem najniższy w towarzystwie, nie licząc klapy. Mojego kumpla. Kurde, panowie, proszę się rozejść. A oni tak specjalnie tutaj stoją, nie? Dobra, czyli dwa te są tutaj w miarę blisko siebie. Dobra, poczekamy, aż ten się zrobi zielony. Dobra. Dobra, udało się. Cyk, trzy sztuki rarytarium już na naszym koncie. Dobra, ruszamy dalej. 300 metrów jeszcze mamy, tutaj jakieś skrzyneczki po drodze. Sobie ogarnijmy. Dobra, lecimy dalej. O kurde, to chyba nie miało tak wyglądać. A może się uda? Może dolecimy tam? Kurde, nie! Jednak nie. Clank, to ktoś, na kogo... Nie, nie dolecę. A gdzie jest teraz? Dobra, czy zaczniemy? Ciekawy jestem. Aha, od tego momentu, czyli dobra, spoko. Jak się tu dostałeś? Lombakcy. No więc, doktor Nefarius ukradł... Doktor? Nefarius z alternatywnego wymiaru? Tak. No i on tak jakby przejął tu rolę imperatora. Jest gorzej niż myślałam. Dobra, tutaj też mamy podobne wyzwanie. Dobra, znajdźmy wszystkie te punkty, okej. Okay. Aj, za wolno. Jednak za wolno. Dobra, jeszcze poczekamy. I zrobię to jeszcze raz. Aha, bo mi chyba nie zaliczyło tego w środku. Kurde, znowu. To sterowanie czasami może denerwować. Dobra. Twoja sonda rarytanium zaprowadziła cię prosto w nasze siły. Znaczy to była pułapka. No ogólnie spoko mieliście pomysł. Bo tak, macie rację, na pewno się nie oprzemy rarytarium. Dobra, czyli w tą stronę. Znalazłeś moją uczennicę!
Wpisaliście się na medal. Możesz teraz wejść do górskiej świątyni. Dziękuję bardzo. No to... No, jesteś przygotowany emocjonalnie. Musisz tylko jeszcze pokonać świątynny system obronny, pieszczotliwie zwany przez nas wyzwaniem wyzwań lub zagłady. O, nie lubię zagłady. Na pewno dasz sobie radę. Powodzenia! Wejdź na szczyt góry. Takie mamy obecnie zadanie. To mnie zaciekawiło to drzewo. Leć! Jak najszybciej biegnij ścieżką! Aha. Coś się nam ta ścieżka nie wczytała na czas. Znowu. To jestem za szybki chyba. Okej. Coś tutaj chyba było. U góry. A nie. Co my tu mamy? Tutaj na pewno coś jest do znalezienia. O, proszę. Cyk. Znaleźliśmy misia. Ciekawe, ile tych misiów jest do znalezienia w ogóle. Okej, amo, no i lecimy dalej. Rzutem na taśmę. To system obronny świątyni. Jego budowniczowie byli bardzo skryci. Widzę. No tutaj już bardzo wąska ta ścieżka. Dawaj, 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 Ratchet. Aha. Ajajaj, tutaj na to trzeba się dostać. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Dobra, 18 sekund, nie wiem czy za wolno tego nie robię. Nie, dobra, przed czasem. Oh yeah. Bez siebie nie dałbym rady. A teraz pomóżmy mnichom. Dobra, tutaj wszystko. Wieczny optymizm tych mnichów. Znaj powody. Może mógłbyś wykorzystać tę mgłę? Jak mam w niej znaleźć Lombaxa? A, czyli dzięki mgle nie jesteśmy aż tak widoczni. Dobra, to wszyscy. Okej, zdrowia i tak mamy maksymalnie. Dobra, jeszcze się rozejrzymy. Oby byli cali. Dobra, to chyba wszystko. A tam jeszcze mamy jakieś skrzyneczki. Pięknie. Dobra. Niecałe 16 tysięcy śrubek na koncie.
to bardzo ładny wynik, myślę. Wirus Zeta. Jeśli skorzystam z terminala, mogę się zarazić. Moja znajoma usterka może rzucić okiem. Zobaczmy. Nickel, czyli kolejna minigierka związana z usterką. Dobra, muszę usunąć gniazda, żeby wyeliminować infekcję i uwolnić tych chłopców dla Ratcheta. Powinno pójść jak... Teraz może też strzelić. Kurde. Czasowa, wystarczy się ukryć. Nie rozumiem. Aha. Czyli to, co tutaj trzeba zrobić? Aha. Odcięłam temu głupiemu wirusowi dopływ energii. Koniec z osłoną. Aha, czyli on tutaj wypluwa tych przeciwników. A gdzie masz swój dopływ energii? O kurde. A, dobra. Kurde, jest ich tutaj trochę. Dawaj, dawaj. Pięknie. Okej. Czyli to mamy zaliczone. Dalej, kolejne gdzie są? Tutaj jest jeden. To chyba będzie jego dopływ energii. Tak jest. Jeszcze czterech nam zostało. A co to? A, czyli tędy musimy się przedostać, okej. Okay. Ale nie, ja tutaj nie przejdę. Chyba, że tędy. O, właśnie. Ups, jestem na widoku. Lepiej stąd iść. Wytrzymajcie mnisiaczki. To znaczy, mnisi, przepraszam. Co ja robię? Okej, jeszcze dwóch. No skubany. Dobra, wracamy na ziemię. I teraz tak, kolejny jakiś dopływ prądu, energii. Tutaj? Nie, tutaj pusto. Okej, okay, jeszcze ostatni, czyli ten. A, tu jest. Tylko jak teraz do niego strzelać? O, to jest pytanie. Aha! Dobra, zrobiliśmy to. To nie był Fuchs. Po prostu jestem w tym dobra. Najlepsza. Ocaliliście nas, siostro i Ratchecie. Dzięki. Została jedna świątynia. Dobrze. Jedna świątynia. Tylko jedna. Znajdziemy ich. Obiecuję. Ten kabel prowadzi chyba gdzieś na bezdroża. Aj, kurde, widzieliście, tam rarytarium było. No nic, trudno. Jak mówiłam, nie powinieneś nadawać mi ksywek, ani się ze mną przyjaźnić. Chyba jesteś dla siebie zbyt surowa. Nie rozumiesz. Nie znasz mnie. Wiem, że Gary ci ufa. Niś cię lubią. Może jednak spróbuj się z kimś zaprzyjaźnić. Muszę to przemyśleć. Ty i
Clank, trafiliście tu razem? Tak, ale teraz podróżuję z kimś innym. Z nowym kumplem? Oby nie. Nie twierdzę, że ktoś cię zastąpił. Jasne, wiem. Ogólnie ta cała planeta tutaj jest naprawdę ogrom miejsca do eksplorowania. Tylko nie wiem, czy gra od nas wymaga tego. Ale okej, możemy wrócić tutaj w każdym momencie. Nawet już po zakończeniu głównej linii fabularnej możemy po prostu kontynuować sobie tą grę i porobić te wszystkie rzeczy, żeby wbić platynę, bo myślę, że będę chciał wbijać platynę w tej grze. Może znajdziemy najlepsze miejsce do ataku, zanim cię wykryją. O kurde, wstawaj, wstawaj, Ratchet. Gdzie są przeciwnicy? No kurde, mało zdrowia. Dobra. A tutaj nie było zdrowia, o kurde, no to trzeba uważać. Dobra, tutaj jest zdrowie. Dzięki. Uwaga, ma nielegalną broń. Dobra, ktoś tutaj jeszcze został? Tak jest. A jeszcze kilku mamy przeciwników. No to pioruner. Dobra, to chyba będzie ostatni przeciwnik. Tak jest, konsola nam się odblokowała. Polecam się, uwielbiam kopać im tyłki. Ratchet, ten terminal, muszę go użyć. Dobrze, że jesteście cali. Ale musicie nam pomóc dotrzeć do archiwów. Tak. Spotkajmy się w Mnichowie. Urządzimy wam stylowe pożegnanie. Udało wam się! Ach, dziękuję za uwolnienie moich braci. Gary, musimy się dostać do archiwów. To pilne. Oczywiście! Bracia! Czas naoliwić koła wymiaru! Zapraszam! Wejście do archiwów to niezły przeskok, Ratchet. Tak więc lepiej weź dobry rozbieg. Dobra, rozumiem. Szybciej, Ratchet! Siebie! No szybciej już nie mogę tego zrobić. Ale zabawa! Oh yeah. Odchodząc, zabierz mnie, dotrzyj do archiwów. 29% już mamy. No kurde, sporo statków. Dobra, one tutaj, te małe, co chwilę będą się chyba doładowywać. Jeśli go włączymy, wejdziemy do środka. Generatorze helisowy, nadchodzi!
Dostań się do skarbca wieży w archiwach. Dobra. Pięknie. Myślałem, że z drugiej strony będzie coś podobnego. Spróbujmy ten jeden z ich statków chociaż rozwalić. Mało ammo. Ale okej. Okay. Już jest dobrze. Czyli pewnie na dach wejdziemy tędy, nie? Okej, okay, dowódca inwazji. O kurde. Na kolegów przywołał. Zglubany. Dobra, zdrowia mamy sporo, ale amunicji już coraz mniej. Ej, 23 punkty zdrowia. Są 46% jeszcze. Tutaj mamy już mała amunicji piorunek. Dobrze, ale go jedziemy. 7. 1. Sprawa załatwiona. Bomba. O kurde. O, 5 punktów zdrowia mi zostało. Troszkę za mało. Kurde, ja tutaj nigdzie więcej zdrowia nie widzę. A jest, dobra, był punkcik. Tak jest, 30%. Właśnie, pan Grzybek. Dziesięć punktów zdrowia. Oj nie, tylko 2, ale tutaj jest zdrowie, tak jest, dobra, pięknie, akurat sporo. Dobra, co jeszcze mamy, rykoszet. Powinien mi wystarczyć. Pięknie, dobra, pokonani. 3 sztuki rarytarium. Ale jeszcze tutaj widzę amunicję. Weźmy sobie troszkę. A tu pan Grzybek, ok. Dobrze. Mapa wymiarów jest bezpieczna. Wszędzie bym poznał to pismo. Lombaksy. One to zbudowały. Mój tata był strażnikiem wymiaromatu. Znaczy się tego pierwszego.
Robił wszystko, by nie dostał się w niewłaściwe ręce. Wybacz, tato. Brakuje ci ich? Lombaksów? Trudno tęsknić za kimś, kogo się nie spotkało. Ale tak. Chyba tak. Rozumiem. Może kiedyś ich znajdziesz. Najpierw zobaczymy, czy da się w ogóle zbudować wymiaromat. Da się? Tak. Ale tylko w kuźni, która znajduje się na stacji Kedaro. Najlepiej strzeżonej stacji w galaktyce. W takim razie ruszajmy. KT-74... Ratchet? Chyba Kit. Brzmi lepiej. A więc Kit. Nie! Uciekajmy! Musimy bronić archiwów! Nie ma czasu! Było miło, Ratchet. Kiepska ze mnie partnerka. Pewnie. Przestraszyłem się, ale to było niesamowite. Nie zrozumiałeś. Stanowię zagrożenie. Chroniłam Imperatora. Dawniej byłam tylko jego bronią. Pewnego razu natrafiłam na buntowniczkę. Próbowałam ją zatrzymać. Wiem tylko, jak zadawać ból. Jestem tu, żeby nikogo nie skrzywdzić. Dlatego nie mogę z tobą pójść. Ale ta misja nam się udała, co? Tak. Udała się. I jeżeli dobrze pamiętam, umówiliśmy się, że jeśli nic nie pójdzie nie tak... Mam z tobą zostać? Jesteś naprawdę dziwny. Nie ty pierwsza mi to mówisz. Stoi? Może tym razem? Tak, zgadzam się. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. No to Kit nas wszystkich tutaj zaskoczył, albo raczej zaskoczyła. No to jak ona miała taki arsenał w zanadrzu, to czemu od początku no nie pomagała nam, nie? Ulubiony klient. Dobra. Tarcze są tak niedoceniane. Odpieracz. Zaopiekuj się odpieraczem próżniowym, a on odbije pociski z powrotem we wroga. Odpieracz próżniowy, zobaczmy. Tarcze są lodne. To jedna z wielkich życiowych prawd. Ale wyobraź sobie tarczę, która kieruje pociski do wroga. Piękne, co? Poznaj odpieracz próżniowy! Naciśnij spust ognia do połowy, żeby się osłonić. Wciśnij go do końca, żeby strzelać na niewielki dystans serią z dużym rozrzutem. No bardzo fajna broń. Myślę, że możemy sobie ją kupić. Drążyciel ma bardzo dobrą moc. I dobry zasięg, ale bardzo niska prędkość i obszar działania też spoko. Odpieracz próżniowy. No w sumie dobry jest, nie? Możemy sobie to kupić.
Dobra, czyli teraz... Dostaliśmy do... Aha, dobra, ja myślałem, że będziemy musieli wybierać, którą broń będziemy mogli używać, ale nie, tutaj mamy po prostu kolejne kółko. No okej, fajne rozwiązanie. Dobrze, jakieś tam rarytarium też mamy. O, 27 nawet, dobra. Czyli tak, pan grzybek ostatnio, ale druzgobomby bardzo lubię. Druzgobomby lecą z dużo większą prędkością. Zwiększa obszar działania. Tak, szybkość wystrzeliwania pocisków. I odblokowaliśmy dodatkowy wybuch. To będzie dobre. Odłamki po chwili wybuchają i zadają dodatkowe obrażenia. Bardzo spoko. To samo z drugiej strony. Okej, intensywna eksplozja. Znajdujący się na obszarze działania wrogowie otrzymują maksymalne obrażenia. Dobra, potrzebujemy jeszcze większy poziom druzgobomby. Nadchodzą ulepszenia! No okej, egzekutor może być następną bronią do ulepszenia. I tutaj mamy przebicie pocisków. Pociski przebijają się przez wszystko, co napotkają na swojej drodze. Dobra, bardzo fajnie. Okej, jeszcze to sobie odblokujemy. Czyli siła rażenia. Mega odrzut. Pociski odrzucają wrogów jeszcze dalej. Dobra. Czyli to załatwione. I jeszcze jeden punkt. Tutaj 62% egzekutora. Polecaj nas znajomym, skarbie. Okej. Dobra, czyli co? Tutaj wszystko już zaliczone. Zawali. Aha, jeszcze mamy tutaj jakieś poboczne zadanie. Posiąść wiedzę lombaków. Pewien samotny mnich przemierza Zawali w poszukiwaniu artefaktów. Kluczem do ich odnalezienia może być lombaks. Ale nie jestem pewien, gdzie to zadanie jest i jak się do niego dostać. Dobra, będę musiał się dowiedzieć troszeczkę na ten temat. Dobra, kolejną naszą planetą będzie Blizzard Prime. Kwarc fazowy jest wasz. Kopalnie Blizonu. Znajdź kwarc fazowy. Aby zasilić wymiaromat, Rivet i Clank muszą zdobyć kwarc fazowy. Rzadki kryształ występujący wyłącznie w kopalniach na Blizzarze. Mam nadzieję, że Rivet jest cała. No i teraz się przeniesiemy do Rivet i Clanka. Na Sargasso... Mówiłeś, że dałeś Ratchetowi wymiaromat, żeby mógł znaleźć inne lombaksy. Nie myślałam, że spotkam lombaksa, ani że znajdę dom, jeśli mogę go tak nazwać. Myślisz, że może się udać? Nie. Nie? Nie! No, też jestem ciekawy. Dobrze, rozpoczniemy sobie eksplorację tej planety w następnym odcinku, ponieważ w tym to byłoby już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.